Leonard, mój drogi. Nic się nie bój! Tutaj jest takie powietrze, że nigdy nie ma kraka! Witajcie, rycerzu! Doszły mnie słuchy o waszej wielkiej odwadze. Oto zapłata za poświęcenie, sir. No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. Tu co tu wiemy, tylko wino i panienki. Wiele o was mówią. Podobać się to jeszcze więcej szybko. O, proszę. Kiedyś to rycerze raz dwa by takiego obwieszczenia. Prawo tutaj jest zawalony budynek. Pewnie fundamenty zostały podkopane.
kurde mol, ale ty się strzemnął. Przepraszam. Wygląda na to, że Wiedźmin nigdy nie zabił stworzenia, które tropił. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Wejście do jaskini. Zobaczmy, czy Wiedźmin zostawił jakiś ślad. Thank you.
zostawił znaki na ścianie. Sprytnie. Muszę je znaleźć. Zna się tu rozejrzeć. Zobaczmy, dokąd prowadzą. Muszą być zwłoki tego Wiedźmina ze Szkoły Niedźwiedzia. Niepotrzebnie podjął ryzyko. Widać, bardzo zależało mu na tym pancerzu. Zrobię dobry użytek z tych schematów.
No! Jaskinia, o której wspominał Merten. Trzeba się tu rozejrzeć. Wszędzie są karteczki ze słowami modlitw. Może Merten też tu taką zostawił. Wygląda na to, że przyszedł tu z więzienia. On udał się do świątyni. Wygląda na świątynię, o której pisał Merten.
Trzeba się tu rozejrzeć. Może trafię na coś ciekawego. Upiór w takim miejscu za ścianą. Ktoś musiał tu zamurować jakiegoś nieszczęśnika. Jego dusza nie mogła zabrać krew. Pochowam szczątków tego człowieka. Jego dusza nie zazna spokoju. W pierwszej komnacie były jakieś sarkofagi. Może ktoś się nie da. Wszystko jest tak, jak opisywał wielki żebrak. Kaplica, którą odwiedził Merten, musi być w tej jaskini. Thank you.
Halucynacja, ale walczyły całkiem prawdziwie. Żebracy w takim miejscu? To będzie jakaś próba. Nie odwracaj wzroku, pomóż. Poratujcie, panie ubogiego. Ten był ostatni. Ciekawe, co się teraz stanie. Ciekawe, czy ten człowiek zatoczony przez... Ten człowiek wygląda całkiem jak lebioda. Ciekawe, czy to jakaś relikwia. Merten udał się stąd po ostateczne odkupienie nad jezioro. Powinienem to sprawdzić. Ciekawe, czy to jakaś relikwia. Mam nadzieję, że to już zostanie.
Jezioro, o którym pisał Merten. Ładne miejsce. Ostatni przystanek Mertena.